Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Cyberpunk 2077. Jesteśmy na języku polskim z powrotem i już prawdopodobnie nie będę go zmieniał do końca. Bo co zmienię, to mi się wydaje, że no, polski był jednak lepszy, zmienię na polski, mam takie, no, ten angielski to nie był taki zły i tak w kółko. No tak więc zdecydowałem, że zostawiam ten polski, postaram się nie kombinować. O, robota to jakieś ma. Instrukcja obsługi. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Nope. Opytam ludzi i podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Możliwe. Cyber warning. Microwave in use. Fale te mogą właśnie uszkodzić chyba zaawansowany sprzęt. O, to jakaś książka do poczytania na kiblu. Dobra. To co, możemy coś porobić, nie? Witaj w Pacyfice. Wiecie co, my się zajmiemy jakimiś pobocznymi, coś sobie tutaj poszalejemy w tym odcinku. Kraść auto i nie będziemy w ogóle takie... Jak ona to wjechała? Ciekawe, jak na te pozostałe ludzie mają zaparkować. No ten to jeszcze rozumiem, tak zajechała i tutaj, nie? Dobra, zobaczmy sobie mapkę. Co tutaj w okolicy? Zadanie poboczne. Tu też numer jeden. No zobaczmy, co to za... A, bo tu nawet... A, walka. O, właśnie, a propos umiejętności. Dorzućmy sobie zdolności techniczne. Rzućmy jeden atut. Budowa ciała, już demolka, widzę, jest na maksa. Karabiny jeszcze nie. Inteligencja też już jest na maksa, więc wbijmy sobie jeden. No i co? Tutaj w demolce zobaczmy strzelby. Używamy, więc sobie to ulepszmy. I to, i pyk, i mamy. Dobra. Ciekawe, czy można się przez przypadek zablokować, czy coś. Ile tam mamy? 100 metrów. No dobra, to już nawet nie będę tam grabił ludzi z samochodów, co się przebiegnę. Nawet zobaczmy może, co ja mam, bo przecież coś nowego żeśmy znaleźli. Ale chyba... ciekawego. O. Kapelusz stożkowy sobie założę. O, spodnie jakieś lepsze. Eleganckie spodnie. O kurde, świetnie mi tak pasują, zwiększa pancerz, o ja cię kręcę, o szybkość ruchu, to sobie dorzucimy i armadillo, rzućmy sobie dwa takie, no to pancerza mamy na maksa teraz, buty, no te są lepsze, kurde, do stylówy nie będą pasować kolorowej, no to takie normalne w sumie wychodzą, chyba że tu bym wrzucił lepszy ten. To by pasował. Dobra, dawaj to. I ciul tam. Kolory mi pasują. Te są lepsze. O, tu można by w kaszkiet nawet coś wrzucić, ale właśnie straciłem, więc już nie mam. Tutaj coś wleciało. Kurtka ta, jak wygląda ta niebieska? Nie, to kurtka czy nie? On coś gra, ma problem ją wczytać. Jak wyglądamy? Nie, tam ta żółta lepsza. I tak prawie nic mi nie robią w ogóle goście, przynajmniej w tym terenie jeszcze. Na razie ja jestem za mocny do nich. Dobra, zobaczmy. Tu coś wleciało? O, do rozłożenia raczej. Okulary jakieś wpadły? Maska. To mi niepotrzebne. Broń. Jak to wygląda sytuacja z bronią? Co tutaj poleciało? Karabin precyzyjny typu Achilles. Tu pistolet mamy. O, ten jest lepszy. Quasar jakiś. Zobaczmy, jak to działa. Strzelba jakaś, tak konkretna widzę. 190. Albo igła lepsza. Albo taka strzelba. Celownik. Dajmy to jakąś lunetę do szybkiego celowania. Zobaczmy, jak to wygląda, bo nie sprawdzałem. Tutaj pistolecik. Wrzućmy mu jakiś normalny celownik. Niech będzie ten.
Tu modyfikacje można dać. Broń nie zadaje śmiertelnych obrażeń. Trafienie zadają więcej obrażeń. Zwiększa obrażenia krytyczne o 6%. Niech będzie coś takiego. O, niwelowany odrzut jest. Nue. Ten karabin Ajax. No i tego złomu z dołu to trzeba by było trochę rozłożyć. Albo gdzieś sprzedać później. Już nie wiem po co rozkładam, jak i tak już nie podbiję poziomu na ten moment. Wytwarzanie. Zróbmy byle co. O, tego jeszcze, no tych rzeczy nie mogę tworzyć. Co to jest? A, przywraca zdrowie. No dobra, to zróbmy sobie jednego. O, i wpadł nam poziom. Czy ja mogę wbić ósmy? No, ósmy powinienem móc. Tu mamy... i to. Za to ile dostanę? 154. Ale raczej nie starczy mi, żeby nabić cel poziom chyba. To wiecie, to tak zrobić można i później to rozłożyć i znowu złożyć i tak można sobie nabijać ten poziom. I teraz robimy coś takiego, wracamy do ekwipunku, gdzie ta broń jest, i rozkładamy ją, nie wiem czemu mi się przesuwa, nie wiem po co, nikt nie prosił. Ciekawi mnie, czy dostajemy doświadczenie za rozkładanie broni jakieś. No i teraz można sprawdzić, co tam mamy. To też można by było chyba rozłożyć. Pulsara też. No to nie wiem, na razie sobie stawię. Wytwarzanie i zobaczmy, ile mamy tych punktów. No i mamy punkty znowu, ale zobacz, o, nie starczy nam. Mimo że próbowałem, to trochę zabrakło. Dobra, nie wiem, że gdzieś tam pozbieram. Jak to wygląda? Taki śmieszny talerz jakiś ma. Strzelba jest. O, ten holograficzny celownik jest lepszy. Z pięści można kogoś lać. No i ten nasz automat. Pistolet maszynowy. Aczkolwiek to jest dziwne. No, nie, schowaj, gościu. Dobra, idziemy zobaczyć tę walkę na pięści. Myślałem, że to jest jakiś chętny walczyć na pięści. No, ciekawe, jak ja mam tam wejść. Mam wskoczyć tam? Pierwszy ten. Że taki pierwszy test, czy ja tam wskoczę do nich. Z kim mam przyjemność? Ja pierdolę. Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że widać radę, a że przydałaby mi się pomoc. Aha. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. O, dobra. To gdzie ten twój garaż? Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica, na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. Dobra. Jak ja mam się tam dostać? Tędy chyba, co? Co, też nie? Dobra, nieważne. Trafiliśmy tutaj, to najważniejsze. Przecież z góry mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Aha. Spoko. Okej, zgoda. Ale w takim razie podbijam stawkę. Logiczne. Nie widzę przeszkód. To jak? Możemy zaczynać? Niech wygra najlepszy. Żebym broni przypadkiem nie wyciągnął.
Kurde, tamten mnie obija. Oho. No to co, gościu? A ty? Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. To ile? 4? Sumka. Nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie. A, znowu N naciskam. Dobra, MK, zobaczmy, co tutaj na dole jest. Numer 1, no, ryzyko średnie, ciekawe. Zobaczmy, o co tam chodzi. Au. No coś wlazłem? No pięknie, co, zablokowałem się? Nie. Szczęście nie. Wow. Szef, że dajesz sobie radę z bliźniakami, tak? Dobra robota, oby tak dalej. Spoko. Jaka walka? No, o niczym nie wiem. Zobaczmy, o co tam chodzi na dole. Fawela. Wow! Co za zjebane miasto! Kto do mnie strzelił? Co ty typie, co wy ode mnie typy chcecie? Dobra, ta broń jest. Ale jesteście inteligentni, nie ma co. A, pojemnik z graffiti mamy jakoś znaleźć. Ktoś mi dawał tą misję właśnie. Teraz już zapomniałem chyba. To jest jedna z tych takich prostych, tak? O kurczę, to znalezienie tego pojemnika może być problematyczne. Widzę, że nie leży gdzieś w gnoju tutaj. Dobra, schowaj tę broń. To to? Ziomek, żyjesz? Żyję, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. Hej, jak tam? Znalazłeś towar? Trochę poobijany, ale nie ma dramatu. Co dalej? Odstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pięku. Czekaj, czekaj, co? Cholera, rozłączył się. Ale w sensie ja mu pomogę, czy tak raczej nie? I zrobimy z niego kotlety. Kurde. No weź go ten, zostaw. No jak ty tak będziesz go odkładał, to... Jest was tu jeszcze więcej? Mordy, co z wami? A co z tobą, mordo? Dobranoc. No oni zaczęli do mnie strzelać. Dobra. O, jeszcze gdzieś przylasnąć. Więcej wasz? Nie ma? Mama nie miała was więcej? Dobra. On długo wyładuje tą broń za to. W końcu ktoś, kto potrafi się nakurwiać! No, za to ty nie potrafisz. Bo to ziomek był?
Dobra. No w sensie do jakiego auta? A tam jakieś auto stoi. No bo ja auta nie mam. Punkty doświadczenia w karabinach. Broń krótka, punkty doświadczenia. Wolniej trochę. To słoń dupsko, a nie tam gościu blokujesz. Inżynieria, również punkty. Dostaliśmy. Reputacja. Co tam na górze w ogóle jest? Drinki? Nie, a sklep z tym. Z narkosami. Skakuj do bagażnika. Weźmy na coś fajnego. Małe Chiny. Jadę spokojnie, żeby typa nie poobijać w razie czego. Wszystko? Witam. Robota wykonana. To gówno będzie? No widzę właśnie. Spisałeś się, nie ma co. Jak tam harujesz i trzymasz się? Tenis ratuje życie. To kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef... Kurde, słyszałem już tą opowieść. Nie już gdzie. Potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Claws bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę do Ameryka. Tenis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Claws specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. Gdzieś już to słyszałem, tylko nie mogę sobie przypomnieć, no gdzie dobra, pierwszy raz. Fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Katana pewnie. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, bracie. Dobra, dzięki. Chociaż nie jest to coś, co ja potrzebuję. Ale exp jak najbardziej się przyda. W co byśmy mogli tu wrzucić teraz? W budowę, w inteligencję, w zdolności techniczne, w wytwarzanie. Całkiem spoko jest ogólnie inżynieria to. 7 mamy tu na... Tu demolkę już mamy na maksa, więc podbijmy sobie to. I coś wrzućmy może w strzelby. Zmniejsza życie wytrzymałości podczas udanego blokowania. Obrażenia zadawane podczas walki wręcz większe o 10%. Zwiększa maksymalną wytrzymałość. Obrażenia odpad bez sensu to. Poza walką zdrowie regeneruje się do 70%. Tu co mamy? Gdy przeładowujesz broń, zwinność rośnie o 25%, przez co przeciwnicy rzadziej cię trafiają. O, trzymając strzelby lub karabin maszynowy, poruszasz się 5% szybciej. Większa szansa na trafienie krytyczne, to weźmy sobie to. No i poszły punkty. Dobra, co mamy tutaj w okolicy ciekawego następnego? Znowu nacisnąłem N zamiast mapy. Zobaczmy. Dostańmy się do serwerowni mega bloku H11. Dobra, jadę tym autem. A nie, nie mogę. Pyk, 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 pyk. No, witam panie władzo. To ktoś tu dachował. Sabotaż? Czy co to tym razem będzie? Brat, ty lepiej tutaj nie podключaj się. Поймаю, ty даже разговаривать не стал. Serwerownia. All day, every night. Jaka reklama.
Powinna być muzyczka w tej windzie. Zobaczmy. Naruszenie protokołu 1C 1C 55-55, dobra. Poszło. O, jest was tu trochę. Nie ruszaj tego, kurwa! Toru miał to zabezpieczyć, a tak zostawił. Dupa nie tego. Nie rozumiem! Nie dotykaj go! Dobra! Nie... Po chuj miałbym to ruszyć! Co to jest? Jakoś tam dostać ogólnie, tak? Mamy kamery, przejęcie, wyłącz. O, gdzieś tu hajs był. To chyba tam pod spodem, co? Tak, tam na dole chyba. Tłumik mogłem sobie załatwić. Już chwila, na tej broni mogę dorzucić tłumik. Spróbuję zrobić tak jak profesjonaliści. Nie, nie mogę tu dorzucić tłumika, ale... do tej pewnie można dać tłumik, tak. Wow. Nie zauważyłem tej kamery. O, dobra. Jak mam grać tego wirusa? Mam tutaj. Nie, F po prostu. Zainstaluj wrogie oprogramowanie. I co? Coś się z nią stanie? Myślałem, że jej głowa wybuchnie, czy coś takiego. A to co mamy? Tytanowy odtwarzacz. Tytanowy... twarz. Dobra, miłego siedzenia. Pa, pa, para. Tyk, 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 tyk. No i wyszło jak zawsze. Chciałem po cichu. Tu coś jest? Użyj, zamknij. Broń. Nic specjalnego. Jakieś pieniądze może? Życie, alkohol. Dobra, wyjazd robimy. Parter. Zobaczmy, co tutaj można dalej. A, to zaraz wyskoczy, że zrobione. O, weźmy ten jakiś prezent od T-Bug, która już nie żyje pewnie, ale nieważne. Parapapa. Co tu mamy za reklamy? Optyka Kiroshi. Brad jest zadowolony, a jeśli on jest zadowolony, to ja jestem zadowolona, a ty dostajesz kolejnego pieniążka. Boże, pieniążka. Dzięki. Zamykam kontrakt. Wolałbym pieniądze. O, reputacja. Poszło nam do góry. Idziemy zobaczyć. Gdzie to jest tutaj? Ciach przez ulicę. Dziecko?
się włóczysz samo po ulicach. A, tam Netrunnera mamy, możemy u niego kupić jakieś rzeczy. Sklep z bronią pod spodem jest. No najczęściej w tych sklepach to gówno mają. Halo? Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Win? Pewnie słyszałeś, co się stało. Szkoda jej. Zostawiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt jak na początkującego. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Rzadkie komponenty. Ale ty masz gówno, bo ty masz wszystko zielone. Ja tutaj bym jakiegoś legendarnego przytulił. W ogóle po ile chodzą? Nie, bo ja tu używam, tak? No, można sprzedawać. Później komponentów nie będę miał. No dobra. Co słyszałaś o śmierci T-Bag? Prawdę. Stało się z nią to, co ze wszystkimi, którzy próbują okraść Arasakę. Znaleźli ciało w jej mieszkaniu. Umarła przez przeciążenie systemu nerwowego. Wiesz, jakie to uczucie? Nie wiem. Mówi się, że to tak, jakby 100 tysięcy osób dźgnęło cię palcem w tym samym momencie. Nie wyobrażam sobie gorszej śmierci. Biedna dziewczyna, lubiłam ją. Dobra, co ty mówiłeś? Na jakim punkcie? No to bym to wykorzystał. Masz coś fajnego na sprzedaż. Aha, dobra, jeszcze raz. Gdzie stać? Netrunnerski ten, to jest ujawnienie, coś tam. Za darmo on powinien być, tak? No to chyba go już nie ma. Który to był? O, dobra, to było. Dziękuję bardzo. Nie, tu. Śpunek tutaj. Okej. Już? Graj na kamerę, aby zlokalizować punkt dostępowy. Ujawnienie interfejsów. Co to nam pokazuje? A i co, i możemy kasę tak zbierać? No, ale nie zaszaleję sobie tutaj za bardzo. Co to daje? Trochę kasy i tyle. Można tego więcej użyć? Ujawnienie. I co teraz? Co, znowu mogę? Nie. Nie mogę. A coś mi tam z tyłu pokazało, czyli co, coś tak jakby za ścianą. A, tam się nie dostanę. To chyba jednak nie tu mi pokazywało, chociaż może. Hej, V. Sandra Dorset. Dziewczyna, którą wyciągnęłeś z nory kosiarzy. Zakładam, że mogę ci ufać, skoro uratowałeś mi życie. Zechciałbyś odzyskać dla mnie pewien drobiazg? Oczywiście zapłacę, ale to delikatna sprawa, więc wolałabym dogadać się bez pośrednictwa fiksera. Chodzi o mój databank. Kosiarze musieli go zgarnąć, gdy leżałem w klinice. Był podpięty do sieci, więc udało mi się prześledzić jego drogę, zanim się połapali i go wyłączyli. Przysłałam koordynaty, zadzwoń, jeśli uda ci się go znaleźć. Będę wdzięczna bardzo. Nie otwieraj pliku. To wiecie, to zróbmy to zadanie. Śledźmy to. Znajdź nośnik Sandry. O, to jest nawet bardzo blisko. Nie mamy czegoś takiego. Spoko, to mogę podbić. Jak mi nikt nie przejedzie, ubiegam przez ulicę. Alois Dakin to frajer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale pieprzyć go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Night City. Konkretnie chodzi mi o jego komputer.
Sprawdź załącznik, dowiesz się co i jak. Okej. Wysportowanie poszło do góry. Strefa zagrożenia. Chłopaki sobie tu coś oglądają. Niech sobie nie przeszkadzają. Kurde, żebym znowu zaraz na jakąś kamerę nie wpadł. Naruszenie protokołu 1C BD 55. Nie. Tutaj. Tylko tu. BD. I mamy. I 55. Nie, nie, nie. Tak nie zadziała. 1C, 1C, BD. 55. A mogę wrócić w to samo miejsce? Nie, nie będę mógł. Tutaj, 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 dobra. Poszło. Kurde, jak to mnie widzi? Skubany aż tak mnie widział. Jestem obydwaj nieprzytomni, czy tylko jeden? Dobra. Aha, tamci już wiedzą, że jestem. Bez jednego wystrzału, można powiedzieć. Chciał mnie nożem zaatakować. O, dobra. Rozpędziłem się. Ludzie usłyszeli strzał i już zadyma na górze. Dobra, szukajmy tego deka jej. Przy okazji ograbmy to miejsce. O, to przy okazji coś żeśmy znaleźli chyba. Kto by pomyślał? Korpus czy nie? Bez wszczepu wszyscy wyglądamy tak samo idiotycznie. Puste, podziurawione worki. O, to jakaś broń? Śmieci, karty, jakieś pierdoły. Tutaj warto skroić na hajs. Zobaczmy. 55, 55. Dalibyśmy radę? 55, 55. 1C, 1C, 55. Dobra, damy radę. Wszystko. O! Coś źle spojrzałem, no ale poszły dwa. Też nie jest źle. No kurde, amunicja do strzelby mi się kończy. Jeszcze trochę będę musiał biegać i bić normalnie ich. Gdzie ta cała amunicja się podziała? Coś na górze jest. Idziemy zobaczyć. Czy coś, czy jeszcze ktoś tu jest? Nie, nic nie widzę. Też trzeba tutaj to miejsce ograbić. BD. Albo mogę. 55. BD. Nie tędy. Bo nie dam rady. Ważę 55. BD. Bo wtedy stracę tamto. Nie dam rady wziąć. Czyli musiałbym, powiedzmy tak, o to. Jeszcze raz to. To. Też nie. Muszę na 1C trafić, tak czy siak. Czy tak OBD, 1C. Nie. 1C. Gdzie jest to 9 w ogóle? Czyli aha, tak. 1C, 9E. 1C, czyli... Bo inaczej się nie da. Trudno. Dobra. Szukajmy tego chipa. Chip. No tu raczej go nie będzie na górze. Ma śpi czy nie żyje? Nawet nie wiem. O, amunicja. Coś czego potrzebowałem.
O, mamy ten bank jej pamięci. Wisława Szymborska. Spoko. Tego nie mogę podnieść. Dobra, możemy zadzwonić do niej i powiedzieć, że mamy. Dobra, to można wyjazd stąd robić. Przy okazji, żeśmy chyba znaleźli coś jeszcze z tego, co robiłem. Rozumiem. Zobaczmy. Może nie, nie wiem. Dobra, dzwonimy do Sandry Dorset. Otwórz komunikator. Ona mi wysłała to zadanie, ok. Wi, jesteś Wi, prawda? Tak. Znalazłeś mój databank? Tak. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w noży kosiarzy. Sandra, jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Dobrze. Daleko to? 600 metrów. Ktoś ma fajną brykę? Dobra, zbyt wyboru dużego nie ma, bo nie zdąży nic wziąć. Wszystko odjedzie. No proszę wybaczyć. A z takiej odległości mi pokazuje? Co mi renderuje tak daleko? I później mam 10 FPS-ów. Proszę z drogi się usunąć. Zapomniałeś na mnie napluć. Nie, no to nie chciałem na cię napluć, gościu, spokojnie. Rulaj. No co, ona mieszka w megabloku? Tak trochę przypał. Jedziemy do góry. Apartamenty. Zobaczymy, co nam powie. Podwójne drzwi. Sandra, to ja, Wi. Mam twój databank. Sandra, odezwij się. Jesteś sam? Nic cię nie stracił? Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałem ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winna? Z tego, co mi wiadomo, dostałeś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? No dobrze, trzymaj. Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłeś może, co właściwie na nim jest? Za kogo ty mnie masz? Jestem profesjonalistą. To dobrze. No to trzymaj, profesjonalista. Dorzuciłam mały bonus za poszanowanie mojej prywatności. Dzięki. Do następnego. No i rozumiem, że to by było na tyle.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Myślałem, że coś grubszego będzie. No nic, na tym skończymy ten odcinek z misjami pobocznymi. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym fabularnym. Siemaneczko!